też do Państwa chciałbym kilka słów wygłosić. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szanowni Państwo, okazja dzisiejsza jest wyjątkowa, ponieważ w dzień debiutu obchodzimy uroczystość 120-lecia istnienia naszej firmy. Dlatego dzisiaj możemy podziękować założycielom naszego przedsiębiorstwa w Zgierzu za to, że możemy pracować dla przedsiębiorstwa o uznanej renomie i znanej marce na rynku. Proszę Państwa, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy umożliwili dzisiejszy debiut. Przede wszystkim dziękuję naszemu autoryzowanemu doradcy w firmie Mercurius bardzo jest Financial Advisors. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom spółki za wkład i zaangażowanie w rozwój naszego przedsiębiorstwa. Szczególne podziękowania składam pani dr Kindze Kieruch, kierownikowi projektu i autorowi technologii otrzymywania biosurfaktantów, panu profesorowi Włodzimierzowi Soińskiemu, prokurentowi spółki, dyrektorowi działu badań i rozwoju za umożliwienie nam kontaktu z wieloma uczelniami, instytutami naukowymi zarówno w kraju, jak i za granicą. Szczególne podziękowania chciałbym złożyć w imieniu naszego większościowego akcjonariusza, bankowi spółdzielczemu w Skierniewicach, a przede wszystkim osobom, które dzisiaj są obecne na sali, członkowi zarządu pani Ewie Niedbalka oraz pani dyrektor Anecie Sawickiej. Dziękuję również wszystkim akcjonariuszom za zaufanie, jakim nas obdarzali. Jestem przekonany, że te projekty, które będziemy w najbliższej przyszłości realizować, spowodują, że tego zaufania nie zawiedziemy, a wartość spółki będzie rosła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.